kto będzie miał kasę, ten berek, a ludzie mają, jest 800 miliardów depozytów w Polsce. Mhm. To jest dużo pieniędzy. I jak oni poczują wszyscy, że trzymanie gotówki to, ten kto trzyma gotówkę to goni. Goni towar, usługę czy cokolwiek, co nie jest nieruchomość, czy cokolwiek, co nie jest tym papierkiem bądź zapisem na koncie. Zresztą oceniam, że jest plan na złotówkę szykowany, że będziemy gdzieś w ciągu roku, dwóch, trzech przymuszani na zasadzie, że sami przyjdziemy, żeby wstąpić do strefy euro. Bo jak nie VAT, jak nie kataster, to drukarka. To drukarka. Jak się pozamyka ekonomię, pozamyka sklepy, pozamyka siłownie, pozamyka kina, teatry, kulturę, pozamyka wyjazdy i wjazdy, bo ludzie, którzy wjeżdżali, zostawiali tu pieniądze w dewizach tak zwanych, to nie ma siły, baza podatkowa znika. Proponuję ogłosić konkurs, żeby widzowie wymyślili najbardziej ciekawy nazwę zawodu, który może się pojawić w następnych latach. Jako że Azja produkuje wszystko, to pewnie to będzie jakiś zawód dotyczący tak zwanej gównopracy, czyli jakieś tam czesanie pudli, uczenie salt jamników, czy coś takiego. Natomiast najciekawszą propozycję nagrodzimy. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witajcie w kolejnej części, drugiej części rozmowy z Cezarym Grafem. Witaj, Cezary. Cześć. Lecimy dalej. Druga część. Nazwałem tą część przyszłość Polski i świata, chociaż ta przyszłość jest, no, bym powiedział, we mgle. Ale dobra, porozmawiamy o tym. Zanim przejdę do pytań, zanim sobie porozmawiamy, chciałem powiedzieć, że tutaj pod filmem w opisie są odnośniki do pytań. Bardzo można wygodnie sobie przejść i masz napisane pytania, które się pojawią, więc jeśli nie chcesz całego filmu lub szukasz konkretnego pytania, konkretnej odpowiedzi na pytanie, to sprawdź sobie opis pod filmem. Zaczynamy. Zaczynamy. Okej, Cezary, powiedziałeś w jednym z wywiadów, już nie pamiętam z kim, bo to mniejsza o to, ale powiedziałeś, że Polska jako mocarstwo czy nowoczesny dom starców. Chodzi ci tak naprawdę o kwestię, nie wiem, finansów i tej dziury budżetowej, czy generalnie społeczeństwa, które się starzeje i nie ma młodych, którzy zastąpią tak po prostu tych starszych. To Grzegorz Wieczorek w Ekspercie z Bentleya pytał. Maciej Wieczorek? Maciej Wieczorek z Eksperta w Bentleyu pytał, czy mamy szansę zostać mocarstwem. Ja nie widzę takich szans. Mamy szansę realnie zostać uporządkowanym domem starców, bo demografia jest nieubłagana. Należałoby zmienić politykę, jaka jest prowadzona, na politykę niesocjalistyczną. Ale jaki właśnie pomysł? No bo 500+ przecież tak ładnie opakowane w reklamę, ludzie się cieszyli, przecież chyba nie ma ludzi, którzy nie biorą, nawet ci, którzy nie potrzebują. Dzieci się nie zaczną urodzić. O co chodzi właśnie? Dzieci się nie zaczną urodzić, bo... To jaki pomysł będzie sprawi, że... Ktoś to uważa, że kobiety i mężczyźni też, bo to po obu stronach robota leży, z pokolenia Z, czyli urodzonego po 98 roku, będą rodzić dzieci, zapłodzić i rodzić z drugiej strony, to nie zna mężczyzn i kobiet urodzonych po 98 roku. I tu też dlatego warto z takim dystansem patrzeć na gusowskie prognozy, bo oni zakładają, że ci ludzie będą. Będą, a nawet będą więcej niż teraz. Teraz mamy 1,4 z kawałkiem tą to dzietność. Musiałoby być ile? 2 przecinek chyba, tak? 2,1, żeby na zero stało. Żeby na zero, czyli co najmniej 2,5 dziecka, można powiedzieć, żeby to... Żeby rosło, tak, żeby jak, rosło. Tak. We Francji, w Europie to jest jedyne miejsce, ale wiadomo, że to nie Francuzi robią rdzenni, gdzie to przybywa, natomiast reszta demografii w Europie leży, reszta krajów demograficznie, bardziej lub mniej. No niektóre, tak jak kraje bałtyckie, czy Ukraina, czy Serbia, czy Polska zaczyna teraz, no to bardzo to źle wygląda. Natomiast gdzieniegdzie to troszkę lepiej wygląda. Natomiast wszędzie jest saturacja pokoleniem Z, krótko mówiąc kobieta, bo kobieta jest tu najważniejsza, ma okres płodności. On jest mniej więcej między w dzisiejszej cywilizacji 20, a w porywach 35, 38 rokiem życia. I za 10 lat ta pula będzie tych osób wypełniona praktycznie w całości ludźmi z pokolenia Z, urodzonymi
po 98 roku. I tam no wystarczy mieć dobre oko obserwatora, tu nie trzeba jakichś wielkich badań prowadzić, że niezależnie od programów socjalnych, niezależnie od zachęt, niezależnie od wszystkiego, ta demografia nie będzie dobrze wyglądała. Jedyną szansę, jaką ja widzę, to gdyby spółki te big techowe, czyli Facebook, Twitter, Instagram, czyli Facebook, YouTube i tak dalej, przestawiły wajchę i zaczęły cisnąć Netflix, przestawiły wajchę i zaczęły cisnąć rodzicielstwo. Czyli w sensie, promować swoich nowych dokładnie, mediach. Że to jest super, czyli odwrotnie to jest, co jest teraz. Co jest teraz. To wtedy wydaje mi się, jako że ci ludzie są podatni na wpływ, 90% z nich, 10% może nie, ale 90% jest podatna najzwyczajniej w świecie na wpływ, zarówno na zły, jak i na dobry, to jest moim zdaniem jedyna szansa, żeby to się zmieniło i żeby ta demografia odbiła. Ale chyba nie jest taki plan. Chyba korpo jednak wyszło w Excelu, że zamożny singiel czy singielka to jest lepszy temat do sprzedawania. Nie wiem, o co tam chodzi dokładnie, mało kto wie, natomiast nie widać, żeby ta wajcha była przesuwana w naszej części świata czy w Stanach. Jak, Grzegorz, oceniasz, są szanse, żeby oni po prostu zmienili narrację na prorodzinną? Nie, ja uważam, że tak naprawdę, zresztą przypomniałem sobie, jak powiedziałeś o tych singielkach i singlach, przypomniałem sobie kilka lat temu już, ale to w Londynie, bo miałem znajomą, która mi powiedziała, że w sklepach pojawiły się jakby gotowe produkty dla singli, czyli nie musieli w IKEA kupować całych zestawów sztućców dla czterech osób, tylko po prostu było pojedynczo i to już było promowane kilka lat temu w bogatym Londynie. A to pójdzie głębiej. I to będzie dalej, czyli tak jakby to wszystko idzie w tym kierunku, niestety. Jak będziesz miał 60%, a są takie szacunki, że na zachodzie Europy i w Stanach po 30 roku 60% to będą ludzie pojedynczo, samotnie żyjący. Tak, 60%. Ale w bogatej chyba Szwecji, jak dobrze pamiętam, tam jest wysoki odsetek ludzi żyjących i umierających samotnie. Rośnie to wszędzie, rośnie to dynamicznie i nawet są takie założenia tego She Economy, gdzie korpo już się dostosowuje do tego, że będzie miało 60% samotnych pań i panów za chwilę na rynku. I tam pewnych rzeczy nie sprzedasz zupełnie, a pewne rzeczy sprzedasz łatwo na takim rynku. I oni to już jakby biorą pod uwagę, że to będzie. Szybciej te procesy przyspieszą, demografia się szybciej pogorszy, bo wszelkie urzędy statystyczne na świecie, czy Eurostat, czy GUS, czy dowolny inny urząd, nie bierze pod uwagę, że Zetka nie będzie rodzić w ogóle. Moim zdaniem będzie 0,5-0,9 dzietność w momencie, jak wypełni prokreację Z. Czyli gdzieś tam w 30-32 roku, niezależnie od programu, będziesz miał 0,5-0,9 dzietność, czyli taką jak dzisiaj w Hongkongu. Hongkong ma 0,9-1,0 mniej więcej, najniższą na świecie. To będzie w najbardziej optymistycznej wersji, bo to jest górny zakres tych widełek. Czyli idziemy w kierunku Hongkongu i nie brzmi to... Górny zakres widełek, bo ja myślę, że całkowicie jeszcze możliwe jest 0,5, a 0,9 myślę, że będzie sukcesem w 32 roku. Chyba że Big Tech by zmienił wajchę i zacząłby mocno promować życie rodzinne, rodzicielstwo, czyli byłby taki klimat, coś jak w latach 50. zaczął się pojawiać tak jak w mediach, filmach. Wiadomo, że nasycenie, saturacja mediami była znacznie mniejsza wtedy, ale w kinie to było. Obraz dużej rodziny w kinie lat 50., 40., 30. występował. I gdyby oni zaczęli, w ten sposób przestawili wajchę, tylko że w kolorze by było, to może. Nic innego nie zadziała. Czarek, czy nie masz wrażenia, że tak jakby naciski ze strony rządu są takie, że rodźcie dzieci, my wam daliśmy 500+, z waszych oczywiście pieniędzy, ale posiadanie rodziny, utrzymanie, jeśli to miałoby w ogóle mieć sens, czyli 2+, czyli dwójka lub trójka dzieci, jest dzisiaj po prostu dużo droższe i dużo trudniejsze do utrzymania i ogarnięcia zawodowo się na rynku, żeby nie spaść, bo konkurencja zaraz jest. Oczywiście. Więc tak jakby ta decyzja młodych wisi na włosku, oni by może chcieli, ale tak jakby rynek jest tak zmienny. Musieliby być mocno zindoktrynowani teraz w social media, w tym kierunku.
To jest jedyny sposób, gdzie można to gdzie przekonać. Można dotrzeć do... Tak, czyli tak jak było 20 lat indoktrynacji singielskiej, sam sobie, tak dalej, konsumpcjonizm, egoizm, tinderyzm i tak dalej, to teraz potrzebne by było 10-15 lat indoktrynacji w drugą stronę. Że się po prostu wylewa ta rodzina tam z każdego, tak. z każdego miejsca. A to wystarczy algorytmy przestawić, bo ludzie produkują ten content, tylko ten content tylko słabo siada. Schowany. No ale dobra, to kosztuje i tak jakby rząd dalej wierzy, że da się to socjalizmem nie. zapłacić. Zatem to jest 500 jest tak cwane jak drugi próg podatkowy, który 15 lat temu został ustawiony na 85 tysięcy, 32% dochodowego. I te 85 tysięcy, tam te 14 lat temu, no to były to był porządny pieniądze. No to był drugi próg. 7 tysięcy miesięcznie w dzisiejszych czasach? Kilkanaście lat temu, tak. A teraz, jako że ten próg stoi w miejscu, no to wystarczy pracować na średnim stanowisku w korporacji w Warszawie, się z drugim progu. I to wszystko, tak? I to samo będzie z 500+. Ono będzie trzymane w wysokości 500, moim zdaniem, i za chwilę będzie warte 2 penta kiełbasy. Więc jak ktoś pod kątem 500+ się rozmnożył, to za kilka lat się bardzo zdziwi, że ma liczbę dzieci razy 2 penta będzie kiełbasy. Będzie sobie śniadanie kupić w budżecie. Tak to wygląda, więc myślę, że tam jest taki sam numer przewidziany, jak był z progiem podatkowym, zamrożeniem go na kilkanaście lat. Każdy kolejni, niezależnie od flagi, będą dociskać mocniej kolanem, bo tort jest za mały i nie chce się ludziom piec tortu. Nie chce się. Więc będzie rozkułaczanie tutaj tych, co coś mają. No, tak to będzie wyglądało. Czyli tak naprawdę wizja emerytury z ZUS-u, która w zasadzie już jest, bym powiedział, taką wizyjką malutką, albo już w ogóle jej nie ma, przez to, że to nasze społeczeństwo starzeje się i tych młodych jest coraz mniej. Póki bank stoi w centralny, teoretycznie w Warszawie, teoretycznie, a nie we Frankfurcie nad Menem, to emerytury będą, bo nie ma, tak jak w marcu nie było żadnego problemu, że jak ludzie wyczyścili bankomaty, to żeby wydrukować, dowieść i no nie było problemu, bo technologia w 2020 roku jest na tym poziomie, że można wydrukować kartkę papieru i ją wsadzić do bankomatu. Czyli jak dom z papieru drukujemy. Nie ma, technologicznie to nie jest problem. Ale powiedz mi, chodzi o wartość tego. Oczywiście, chodzi o wartość. Nawet PRL nie miał problemu, mimo deficytu w wielu, wielu branżach, to nie miał problemu z drukowaniem złotówek. To ogarnęli. Ostatnim razem, kiedy były problemy, to była Republika Weimarska, gdzie tam realnie im zabrakło papieru i farby i zaczęto zadrukowywać banknoty z jednej strony, żeby oszczędzić farbę na drugiej. Po prostu na tyle był niewydolny to system, że zaczęło brakować farby i papieru. Ale ogólnie w czasach nowożytnych to nie jest problem, żeby dopisać zer w systemie bankowym albo dodrukować karteczek z tym czy innym królem. I w ten sposób to się nie wysypie, moim zdaniem, bo oni się na Cyprze w ogóle w 2013 roku nauczyli, że to więcej szkody przynosi niż pożytku. W momencie, jak system bankowy się wysypuje i się wysypał na Cyprze i w kilku bankach powyżej 100 tysięcy euro skończyło się to pewnym herkatem na poziomie tam 8,5%. I oni się nauczyli, że w sumie nie ma z tego większych pieniędzy, a jest wstrzykiwany brak zaufania do systemu bankowego, więc już lepiej dodrukować w opór, najwyżej rozwalając wartość wszystkim jak leci, wszystkim, którzy są w gotówce, bo bogaci są w aktywach finansowych najróżniejszych. Wszyscy, którzy są w gotówce. I nie wprowadzać braku zaufania do systemu. Ludzie mnie czasami pytają, czy boję się, że banki będą niewypłacalne. Nie uważam, że na Cyprze nauczyli się w 2013 roku, że się drukuje. Nie, już to jest to, jakby temat jest tak głęboko zaszedł, że będą to robić. Ale to pytanie, do jakiego momentu może dojść zadłużenie Polski, które jest chyba teraz rekordowo duże? Ono jest pokrywane przede wszystkim. Te 150 miliardów z wiosny to jest w PFR-ze, w BGK, w jakichś obocznych historiach. Gdyby to było normalnie w długu, jest kreatywna księgowość prowadzona. Grawitacja przyjdzie w końcu. Moim zdaniem to jest tak, jeśli będą próbować robić konserwatywną politykę monetarną, to pełna grawitacja przyjdzie gdzieś w połowie przyszłego roku, 2021, taki pełen kryzys już. Natomiast jeśli zaczną się bawić w Argentynę / Zimbabwe, to może być jeszcze gdzieś 24 miesiące od wakacji w przyszłym roku, czyli od dzisiaj 2,5 roku,
takiego rauszu monetarnego spowodowanego tym, że naprawdę kto będzie miał kasę, ten berek, a ludzie mają, jest 800 miliardów depozytów w Polsce. To jest dużo pieniędzy. Tak. I jak oni poczują wszyscy, że trzymanie gotówki to, ten kto trzyma gotówkę to goni. Goni towar, usługę czy cokolwiek, co nie jest nieruchomość, cokolwiek, co nie jest tym papierkiem bądź zapisem na koncie. To wtedy może być tak, że przez 24 miesiące przed totalnym upadkiem, przed Argentyną, przed Zimbabwe, będzie taka sztuczna koniunktura wynikająca z tego, że jak ci 800 miliardów zacznie gonić nieruchomości, towary, nieruchomości, akcje polskie na Wiguni, tego typu rzeczy, to, no to może być jeszcze dwa lata. I to będzie idealny moment wtedy, żeby się skaszować. Tak, bo będzie ci może nie całe 800 miliardów, bo to nigdy nie ma tak, że wszyscy z pieniędzmi pójdą, ale niech zasadnicza część tych pieniędzy ruszy na rynek. Oczywiście będziesz widział na wszystkim gigantyczną inflację, ale też będziesz widział, o dziwo, inflację na tej mojej ukochanej kawalerce w Łodzi. No i sprzedajemy kiedy drogo. Sprzedajemy kiedy drogo, kupujemy kiedy tanio. A potem nastąpi krach, bo to tak to wygląda zazwyczaj. Tu jest za stara i za słaba ekonomia, za mało innowacyjna, żeby można było się zabawić w Zimbabwe i żeby się to dobrze skończyło. Zresztą oceniam, że jest plan na złotówkę szykowany, że będziemy gdzieś w ciągu roku, dwóch, trzech przymuszani na zasadzie, że sami przyjdziemy, żeby wstąpić do strefy euro. Jest już przygotowany taki mechanizm praworządności w sensie w dużej mierze polska ekonomia się trzymała na dotacjach z Unii Europejskiej i oni teraz chcą powiązać to z zasadą praworządności. To praktycznie przeszło już, że jeśli stwierdzi Unia, że tutaj są zagrożone prawa mniejszości takich bądź innych, to że nie przyślą pieniędzy po prostu. I myślę, że to jest szykowany jeden mechanizm i drugi może być atak spekulacyjny na złotówkę połączony razem z tym, plus recesja, depresja, które będą, po to, żeby złotówka została spuszczona po brzytwie i po to, żebyśmy z opuszczonymi uszami poszli po euro, bo jesteśmy jedynym dużym krajem, tak, jesteśmy największym krajem w Unii Europejskiej poza Eurolandem. Zostały drobiazgi oprócz nas jeszcze tylko. Myślę, że taki plan może być. A euro się, jeśli przetrwa, bo tam też jest słabo, może się zamienić w kryptowalutę za 5 lat. W sensie będzie... No nad tym pracują banki mocno. Już mocno. Zapytam jeszcze o jeden temat, który myślę wielu Polaków interesuje. W zasadzie podatek się pojawił, nazywa się trochę inaczej, bo nazywa się podatkiem od deszczu, tak? Deszczówka. Deszczowym. Katastralny, który mówi chyba wyraźnie i jasno, do tego się przygotowują, żeby po prostu co? Chodzi o to, że jak masz dach i pada deszcz, to ten dach sprawia, że deszcz nie wpada tam, gdzie jest dach, tylko obok. Tak. I musisz zapłacić za to. I płacisz za parkingi generalnie. Znaczy, pytanie jest trochę głębsze. Chodzi mi o to, i powstała czy... powstała jakaś agencja Wody Polskie i to w ogóle jest tam jakiś... te miliardy z tego, że nie wchłania się ta woda. Tak. No rozumiem, ale to właśnie sprawia, że trzeba myśleć bardziej międzynarodowo. Bardziej międzynarodowo. Czyli generalnie tak jakby strach dotyczący podatku katastralnego, od którego się zaczęła ta rozmowa w kwestii podatków dodatkowych dla osób, które posiadają nieruchomości, a tych osób jest coraz więcej w Polsce, którzy mają swoje. 20 milionów nieruchomości w Polsce, każda ma księgę wieczystą, tak. Żadna nie ma kół, nie odjedzie, więc uważam, że jak będą szukać pieniędzy, to będą szukać jej w drukarce, już szukają dosyć intensywnie, w VAT-ie, bardzo podatek dużo przynoszący, jeden punkt procentowy do góry, to jest wiele miliardów wciągniętych pieniędzy i w katastrze, w podatku katastralnym, czyli podatku od wartości nieruchomości, który jest de facto wywłaszczeniem z nieruchomości, bo jak masz 2% katastru rocznie, przez 50 lat odkupujesz swoją już kupioną nieruchomość, niezależnie od kredytu, niezależnie od innych rzeczy. I jak tylko ta informacja trachnie, że na przykład pod koniec przyszłego roku będą, tak jak teraz chcą komandytowe spółki rozwalić, inne rzeczy, to jak pod koniec przyszłego roku będzie wiadomo, że na przykład kataster ma wejść, to też bardzo mocno wpłynie na rynek, bo wielu ludzi będzie chciało wyprzedzić jakby potencjalny spadek cen, wyprzedając się z nieruchomości, bo już nie będzie można trzymać sobie rzeczy pustych, to już w ogóle będzie bardzo ciężko, ale takich
średnio rokujących też. Niekiedy ludzie trzymają, nie mają lepszego pomysłu. Zobaczymy, co będzie. No ale z katastrem no, będzie trudniej. No żeby... tak, będzie trzeba zapłacić podatek dodatkowy od pustostanu nawet. Od pustostanu i jak masz coś wartego milion, a jest podatek na poziomie załóżmy 2%, no to masz ile? 20 tysięcy rocznie musisz znaleźć. Jeśli to będzie przedsiębiorca, duża firma, to może nawet to wysupła, ale jeśli to będzie babcia która ma centrum Krakowa, na przykład centrum Warszawy, mieszkanie Wrocławia, i to, co mówiliśmy, 20 tysięcy wartość mieszkania, policzą ją, jak to zboże, to ona nie zapłaci. Będzie się musiała co, wyprowadzić, wywłaszczą ją, wyrzucą? Nie, babcia się zaloguje na Oto Dom OLX i po prostu sprzeda mieszkanie. No bo co zrobi? No tak. A co wpłynie na ceny, bo to nie będzie jedna babcia. No nie będzie, to tych babci trochę jest, nie tylko w Warszawie, nie? Zobaczymy. Z drugiej strony jest takie, ewidentnie ten argument się trzyma całości, że bardzo dużo polityków i elity, nazwijmy to, finansowo-gospodarczej w Polsce te nieruchomości ma. I po to, żeby nie piłować gałęzi, na której siedzą, może to być powoli z tym podatkiem i gdzie indziej będą szukane te pieniądze, na przykład w VAT-cie i w drukarce. Drukarkę już rozdziewiczyli, więc jakby jest temat rozgryziony. Ludzie się już zaczynają przyzwyczajać, że mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej. Może tam zaczną to eksploatować mocniej. To by było w sumie idealnie dla ludzi, którzy mają duże portfele nieruchomości, czy idealnie w tym koszmarze, który idzie, bo mogliby, no bo informacja o katastrze zwali rynek, jestem pewien, tak? Jak będzie wiadomo, że kataster wchodzi, no to naprawdę na rynku zamiesza dosyć mocno. Natomiast gdyby jednak nie wchodził, bo przewidywalność tego jest żadna, nie? Oni są w stanie w miesiąc zmienić o 180 stopni podejście, to uważam, że w tym modelu takim z Argentyny rozkręcającej się od połowy przyszłego roku, czyli 21 w Polsce, to będzie naprawdę fajny czas, żeby zrobić cash out, wyjść z tego. Okay. Zredukować portfel nieruchomości, być może nawet do zera. W 18 i 19 roku, kiedy to się kręciło, rosło i w 17, ja sugerowałem klientom, żeby wybrali 20-30% najgorzej performujących nieruchomości w portfelu i zrobili taki haircut, bo każdy portfel, jak jest duży w szczególności, ma gorsze rzeczy w sobie i namierzanie takich 20-30% to było najsensowniejsze moim zdaniem, bo ten rynek rósł i cały czas rośnie, de facto najmy się, jest brędza na najmach, natomiast sprzedaże jest senniej gdzieniegdzie, ale nie ma jeszcze krachu, nie można powiedzieć, żeby był krach. Znaczy ci z pieniędzmi poszli w kupno czegokolwiek, bo już woleli kupić sobie ziemię za miastem, jakieś mieszkanie, które się jeszcze wynajmie dla rodziny, niż trzymać gotówkę. W scenariuszu argentyńskim to się może jeszcze rozkręcić i wtedy trzeba karmić kaczki. Czyli sprzedawać, no bo będzie popyt, będzie pieniądz, a scenariusz argentyński jest bardzo możliwy, bo jak nie VAT, jak nie kataster, to drukarka, jak się pozamyka ekonomię, pozamyka sklepy, pozamyka siłownie, pozamyka kina, teatry, kulturę, pozamyka wyjazdy i wjazdy, bo ludzie, którzy wjeżdżali, zostawiali tu pieniądze w dewizach tak zwanych, to nie ma siły, baza podatkowa znika, pieniędzy z podatków jest mniej przez to, bo jest mniej VAT-u, mniej dochodowego, mniej podatków innych. Co zostaje? Zostaje drukarka i ona została w marcu, kwietniu odkryta i rozdziewiczona i nie jest już dziewicą. Ostatnie pytanie w drugiej części, w drugiej z trzech. Powiedz mi, bo mówimy o tym, co będzie, jakby o tych czarnych scenariuszach i teraz każdy, kto nie ma firmy, każdy, kto nie ma nawet inwestycji, myśli tylko o tym, jak mam zarabiać pieniądze, skoro na przykład pozamykali mi branżę i chciałbym, żebyś troszkę poszedł do przodu. Niekoniecznie wiele lat, bo to się tak szybko zmienia, że okaże się, że nawet w połowie przyszłego roku już nie będzie innych zawodów. Powiedz mi, jak myślisz, których zawodów warto się uczyć? Czego się warto uczyć? Czy przebranżawiać, jeśli faktycznie ktoś dzisiaj nie pracuje, bo mu zamknęli galerię, kto wie, czy w ogóle ją otworzą w mniejszym mieście, bo ona zbankrutuje, zamkną całkowicie, a ktoś był sprzedawcą i nie wróci do tej pracy. Co warto robić? Jakie zawody przyszłości według Ciebie? Proponuję ogłosić konkurs, żeby widzowie wymyślili najbardziej ciekawy nazwę zawodu, który może się pojawić w następnych latach. Jako że Azja produkuje wszystko,
to pewnie to będzie jakiś zawód dotyczący tak zwanej gównopracy, czyli jakieś tam czesanie pudli, uczenie salt jamników, czy coś takiego. Natomiast najciekawszą propozycję nagrodzimy pakietem 12 live'ów, który można nabyć za 2000, kontaktując się na info@cezarygraf.pl. Ale osoba, która wymyśli najciekawszą główną pracę na następne lata, najciekawszy zawód, najśmieszniejszy może, najbardziej intrygujący, dostanie ten pakiet 12 live'ów, gdzie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca będziemy się spotykać na zamkniętym live'ie i po prostu patrzeć na rynek akcji, na rynek nieruchomości, na rynek kruszców, na rynek kryptowalut i rozmawiać otwarcie. Jest taki problem teraz, Grzegorz, że znikają kanały znowu. YouTube'owe. Biden chyba wygrał, jeszcze zobaczymy. Mhm. I zaczyna się wielka czystka. Zobaczymy, jak ona zajdzie głęboko. I teraz tak, jak chcesz normalnie rozmawiać na kanale swoim i możesz go stracić, jak go budowałeś, to lepiej może to robić na zamkniętych live'ach. I dlatego zamknięte live'y będą dostępne przez 12 miesięcy. W takim pakiecie 12-miesięcznym po prostu na info Cezary Graf. Bardzo, bardzo fajna nagroda. Ja chyba sam wezmę udział i będę w komentarzach proponował. Ale powiedz, Cezary, serio, jak to widzę? Jak ty to widzisz? No według ciebie, no bo wiadomo, widzowie swoje, a jak ty to widzisz, w którym kierunku, jakie branże? Ze względów demograficznych w życiu bym się nie podjął i społecznych otwierania biznesów w rzeczywistości, w świecie realnym pod ludzi młodych, czyli jakichś tam dyskotek, klubów, takich shish, nie shish, tego typu rzeczy, bo po pierwsze tych ludzi jest mało, po drugie są uzależnieni w 90% od internetu i tam po prostu jakby swój czas i pieniądze, czas spędzają, a pieniądze wydają, jeśli jakieś mają. I w ekonomii, która ma 41 medianę wieku i dąży dynamicznie w kierunku 50, w 35 roku będzie mediana wieku 50, czyli wyższa niż w Niemczech, dzisiejszych Niemcy są starsze od nas, mają 47, to pod ludzi sędziwych, średnio w wieku średnim i pod ludzi starszych trzeba myśleć, ze względu demograficznych. Mhm. Czyli co, domy opieki, coś takiego, czy to już jest za późno? To może być ciekawe, niewątpliwie. Bo to też jest związane z nieruchomościami, których... To może być ciekawe, oczywiście ci ludzie będą znowu w 90% bardzo ubodzy, ale myślę, że zostanie 10% dziarskich starszych. Ale może niekoniecznie klientem ma być Polak? Może niekoniecznie ma być Polak. Mhm. W Polsce zostanie 10% dziarskich ze złotem, bitcoinem, dolarami, czymś tam pochowanym, zarobionym w ciągu życia, ale niekoniecznie, tak jak zauważasz, to musi być Polak. Można łapać pieniądze z drukarki, które ten emeryt dostaje z rządu niemieckiego, duńskiego czy innego, tak? Tak. Nie ma przy problemu. Granicy niemieckiej Poznań, Zielona Góra, blisko jest autostrada, tam na pewno będzie dużo łatwiej. To jest ciekawe niewątpliwie, bo po prostu z każdym rokiem będzie większy rynek. On będzie jakby już do 2100 są jakiekolwiek prognozy robione. Wiadomo, że to nas nie interesuje, bo nas nie będzie wtedy, ale do samego końca i w Polsce, i w większości krajów Europy Zachodniej będzie się poszerzała grupa klientów w wieku średnim i starych najzwyczajniej w świecie. A topniała młodych, no i oni jednocześnie się uploadują do chmury, jak im coś oferować, to tam, to w chmurze, w internecie, no bo oni tam po prostu żyją, tam zagościli. A nie tylko oni, ludzie starsi też się zaczynają dosyć energicznie uploadować do chmury. Druga rzecz to jest, myślę, takie rzeczy z infrastruktury krytycznej, czyli tam, gdzie się trzeba ubrudzić i gdzie coś jest niezbędne, wiesz. Zobacz, same nieruchomości, ty jesteś fanem nieruchomości, jakby sama budowlanka w sobie ma tą wadę, że jest koniunkturalna. I jeśli się nie buduje, tak, jeśli nie ma boomu gospodarczego, to jest słabo. Ale masz takie na przykład rzeczy jak elektryka czy automatyka. I zobacz, ten budynek, w którym siedzimy, niezależnie od tego, czy jest prosperity na rynku biurowym, czy nie ma prosperity na rynku biurowym, ma różnego rodzaju instalacje, które muszą działać. Które muszą działać zawsze. Muszą działać zawsze. To nie jest wybór klienta, czy windy tu będą działały, czy nie działały, czy zamówi ich naprawę, serwis, czy nie zamówi, czy zamówi za 4 lata. Wiele branż to ma niestety. Może sobie tak jakby odmówić czegoś, ale naprawy windy czy światła na korytarzu no nie da się przełożyć. Z kuszem można się spotkać, nie spotkać, albo spotkać za 3 lata. Z grafem się można spotkać, nie spotkać, albo spotkać za 3 lata. A są takie branże, gdzie trzeba.
I one są dodatkowo niemodne. Proszę prześledzić, jaka jest podaż elektryków obecnie. Ilu chłopaków 18-letnich chce w obecnej chwili zostać elektrykiem? Elektrykiem. No to jest mało instagramowe. No tak. Mało. Ciężko. I teraz ci, którzy są elektrycy, elektryk to jako przykład, bo takich branż można więcej jest poszukać. Jest wiele. Ci, którzy są, no to powiedzmy są panowie z wąsem dobrze po 50 bardzo często i oni się wybiorą konsekwentnie na emeryturę albo do lepszego świata będą po drodze. I teraz masz zerową albo bliską zera podaż nowych, a jednocześnie rzeczy są, funkcjonują. Nie? I one są niekoniunkturalne, po prostu są, istnieją. Co może się wydarzyć? Ceny będą rosły tych usług i po prostu ludzie, którzy to opanują, porobią małe firemki od tego typu rzeczy, od niezbędnych rzeczy, to będą solić faktury. Będą oni rozdawać karty, bo klient nie ma wyboru i niespecjalnie jest podaż. Ja nie widzę podaży. Szkolnictwo zawodowe w Polsce nie istnieje. Ukraińcy się zatrzymali, bo nimi, przy pomocy osób z Ukrainy, bardzo wiele takich rzeczy niezbędnych było robionych, tak? Tak? Bardzo wiele. Natomiast to się zatrzymało. Zresztą oni mają demografię znacznie gorszą od nas i tam też w końcu się skończy jakby zasób tego młodego człowieka, który chce pracować, a jak on jest kumaty i ma dostęp do internetu, to może chcieć pracować w Niemczech za 10-krotną stawkę, a nie za 3-krotną stawkę w Polsce. Może taki prosty wybór. Tu jest obcy, ale tam ma razy 10 do wygrania, a u nas ma razy 3 w stosunku do Ukrainy. To jest, myślę, druga rzecz. A trzecia, różne ciekawe patenty. Zdarzają mi się klienci na konsultacjach, którzy mają, odkryli ciekawe rzeczy. Nie mogę o tym mówić, bo nigdy nie mówię o tym otwarcie, natomiast znam rzeczy, które się kręcą obecnie. Ale mówisz o jakieś, nawet gdzieś naokoło mówiąc, chodzi o jakieś nowe technologie? Czasami tak. Jakieś technologie, nawet blockchain, czy zupełnie podstawowe rzeczy? Czasami tak, czasami nie. Szczegółów podać nie. Czyli generalnie. Zapraszamy w takim razie do komentarzy. Proponujcie te nowe branże, które nowe zawody tego nowego świata, można tak myślę śmiało powiedzieć. Możecie się puścić w wodze fantazji, proponuję. Azja niestety produkuje wszystko i Azja bardzo mocno wygra na tym, a co za tym idzie, chińskie akcje bardzo mocno wzrosną. Stoi za nimi drukarka silnego banku centralnego, Ludowego Banku Chin. To jest pewny zakład, moim zdaniem. Taka jest moja opinia w tym temacie. Azja bardzo, bardzo mocno wygra. Oni zrobili teraz taki pakt gospodarczy, tam kilkanaście krajów azjatyckich, taką swoją Unię Europejską, tylko po staremu, czyli cła znoszą i nie wnikają. Australia nie wnika w stan tęczowości w Brunei, bo należy i Australia, i Brunei, i Chiny należą, i Japonia, i Korea Południowa. Indie były zaproszone, ale na razie stoją z boku. Indie są bardzo ciekawe. Zrobili to, co powinno być w Europie, czyli wolny handel, wolny przepływ usług i Azja mocno na tym wygra. To jest ewidentnie, trochę to zaczyna trącać jakąś taką wojną z Azją nami, bo my ją przegrywamy ewidentnie, a zawsze trzeba patrzeć, kto korzysta. Od tego sobie zaczniemy trzecią część. Bo to będzie bardzo, myślę, jeszcze ciekawe. Także dziękuję, Cezary. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Zapraszam na kanał Cezary Graf, na Facebooka, na LinkedIna i na Twitter. Cześć.